Dzień dobry. Czy wiecie, że sztuczna inteligencja potrafi zmieniać nie tylko głosy ludzi, ale również ich twarze? To chyba nie ten kanał. Witajcie na kanale Niemono Podcast. Z tej techniki anonimizacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji skorzystaliśmy w tym odcinku, który zaraz obejrzycie. Ania poprosiła nas o anonimizację swojej osoby. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy wywiad. Zapraszam. Te początki wiążą się z dużym stresem, a i wiadomo, po mężczyznach ten stres bardzo dobrze widać. Są normalni ludzie, mają normalne ciała, mają normalne problemy. To nie są aktorzy porno, którzy są zawsze gotowi. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Niemono Podcast. Witają się z Wami Paulina i Adam. Naszą gościnią dzisiaj jest Ania, która poprosiła nas o zanonimizowanie swojego wizerunku, a opowie nam ona o... Paulino? Doświadczeniach w swoim życiu w swingu, a potem w związku otwartym. Witamy Cię, Aniu. Cześć. Dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie i zechcesz podzielić się z nami i z naszymi widzami swoim doświadczeniem. No to Aniu, od początku. Kiedy, dlaczego i jak pojawił się taki pomysł, żeby wyjść poza związek monogamiczny? Pomysł wyszedł ode mnie. Ja i mój mąż jesteśmy 13 lat już po ślubie. Mamy dzieci. Zawsze byliśmy szczęśliwi. Zawsze byliśmy dobrze dobrani i ogólnie nam się dobrze układało. I pewnego razu jeszcze 5-4 lata temu, kiedy odwieźliśmy nasze dzieci do dziadków i jechaliśmy na wspólne wakacje, takie pierwsze prawdziwe wspólne wakacje, tylko we dwójkę, zaczęliśmy rozmawiać o naszych fantazjach seksualnych. Ale to wcześniej nigdy nie rozmawialiście? Rozmawialiśmy, ale to była rozmowa w stylu... co jeszcze można zrobić w tym zdjęciu. Powiedziałam mężowi, że no, mam jedną fantazję seksualną, o której nigdy nie mówiłam, gdyż zawsze myślałam, że ona jest niemożliwa do zrealizowania. Na początku naszej znajomości był bardzo zazdrosny. Ja byłam flirciarą, przyznaję się, a on był zazdrosny. I to widziałaś... Wnioskowałaś na podstawie jego zachowania, czy wprost ci mówił, że to mu się nie podoba, to go irytuje? Tak, tak, zawsze mówił wprost o swoich uczuciach. A jakie sytuacje wywoływały zazdrość? A była taka sytuacja, że flirtowałam z jego kolegą. Miał wręcz podejrzenia, że jesteś więcej między nami. Może nie było. Była też taka sytuacja, kiedy spotykałam się z kolegą ze studiów, który mnie nic nie łączyło, wiedząc, że on będzie zazdrosny. Powiedziałam mu, że idziemy w inne miejsce, niż naprawdę poszliśmy. Mhm. I on sprawdził, że to miejsce było zamknięte. Więc no, bardzo się wkurzył. Czyli poczuł, że skłamałaś, tak? Jakby no, tak. Sprawdził cię, tak? Tak, tak? Tak, sprawdził mnie. A ja zasadniczo, no... Nie chciałam po prostu, no nie chciałam, żeby on po prostu się czuł zazdrosny, tak, że idę do niego, do kolegi, do domu. Mhm. Więc mu po prostu powiedziałam, że idziemy w miejsce publiczne, mhm. Żeby no, się nie obawiał. Ja nigdy, zawsze byłam mu wierna i zawsze trzymałam tej zasady. Nigdy nie chciałam jej przekroczyć, nigdy nie chciałam go zdradzić i to też... To był jakiś tam mój pomysł po prostu na to, żeby o niego zadbać, a wyszło po prostu, no jak wyszło. Wyszło jak wyszło. No, okej. Okay. Nie chciałaś mówić wcześniej, bo była ta zazdrość, nawet o dosyć niezagrażające sytuacje. Niezagrażające. No, dla twojego męża były zagrażające, natomiast gdzieś tam na liście sytuacji wywołujących zazdrość byłyby dosyć już na końcu. I wtedy dlaczego zdecydowałaś mu się powiedzieć? No, mój mąż jest bardzo przekonujący. Aha, czyli... ciągnął mnie za język, aż wyciągnął. Co powiedziałaś? No i jak zareagował?
no, był zdumiony też moją fantazją, był po prostu seks grupowy. I to nawet nie trójkąt, gdzie o trójkącie gdzieś tam kiedyś może rozmawialiśmy, ale jakoś nigdy nie było okazji, pomysłu na to, jak to zrealizować. A tutaj no, powiedziano mu o seksie grupowym, żeby było więcej osób i nie tylko inne kobiety, ale także mężczyźni. Powiedziałaś inne kobiety, czyli jesteś biseksualna? Tak, jestem biseksualna. I mąż zawsze o tym wiedział, nigdy tego nie kryłam. To też jest część mnie, którą nie eksplorowałam za dużo, gdyż może poznałam dosyć wcześnie i nie miałam doświadczeń z innymi kobietami wcześniej. Mhm. Rozumiem, no dobrze, był zdumiony. No i co dalej? No bo rozumiem, że jednak mimo tej swojej zazdrości przystał na to, skoro jesteś teraz i masz nam opowiedzieć tak o swoim doświadczeniu. Więc jak do tego doszło? Ile to trwało? Zaczęliśmy wtedy o tym rozmawiać i myślę, że tak z pół roku o tym rozmawialiśmy. Rozważaliśmy różne opcje. Na początku zaczęliśmy rozważać opcję właśnie trójkąta z inną kobietą, tak, żeby się przekonać, jak zareagujemy na obecność w sypialni innej osoby. Więc to mojego męża najbardziej jakby komfortowo odsyła, no jednak inna kobieta na początek. Kiedy podczas tych rozmów kiedyś natrafiłam gdzieś w internecie na coś takiego jak Swingers Club, gdzie nie wiedziałam, że takie coś istnieje, że można iść i tam są sale zabaw i ogólnie. Pokazałam mu to i powiedziałam, no słuchaj, może zamiast od razu iść do łóżka z kimś, może pójdziemy do takiego miejsca i zobaczymy, jak się czujemy, bo tam można, nie trzeba nic robić, a można popatrzeć, jak zareagujemy. Pogadamy może z innymi ludźmi, może nam coś powiedzą, może jakimś doświadczeniem się podzielą. Więc mój mąż jako programista po prostu zrobił research i znalazł blog poświęcony swingowi. I wtedy dowiedzieliśmy się, że jest coś takiego jak swingowanie. Czy się nie wiedzieliście, nie słyszeliście nigdy w żadnym filmie, w żadnym artykule? Nie. Czy czytaliście o czymś takim? Okej. Okay. Do tego klubu swingerskiego poszliście? Koniec końców nie. Gdyż mąż znalazł ten portal zbiorni.com. I doszliśmy do wniosku, że można znaleźć inną parę, taka jak my, która jeszcze nie rozpoczęła takiej przygody. Też są może no, niedoświadczeni i można spróbować się spotkać. Będzie to bardziej no, anonimowe, może bezpieczniejsze, tak, niż od razu wystawienie się na, nie wiem, to 100 osób. Tylko się spotkać i spróbować po prostu seksu równoległego, czyli jeszcze bez wymiany partnerów. Już jakieś tam otwarcie się, no, rozebranie się przy kimś i uprawianie przy innej parze seksu. Czyli wy od takich bardzo bezpiecznych tak elementów zaczęliście, idąc czasem dalej. Małymi kroczkami, tak? To się... Myślisz, że to jest jakiś sposób, żeby sobie poradzić z emocjami, które mogą się pojawić? Tak, tak. Dużo o tym rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że takie właśnie małe kroczki to jest najlepszy sposób delikatnego przesuwania tych granic, żeby zobaczyć, jak pasą nas daleko są, tak? Żeby sprawić, jak się zareaguje na takie rzeczy. Też braliśmy pod uwagę, że mimo, że ja miałam wrażenie, że ja nie będę zazdrosna, gdy nie byłam zazdrosna, jak mąż z kimś się flirtował, to nawet mi się podobało. Flirtował przed otwarciem związku? Tak. O! To ciekawe, czyli na twój flirt był zazdrosny, ale sam czasami pozwalał sobie jednak tą granicę lekko przekraczać. Tak, ale za moją jakąś tam namową na początku był bardzo taki właśnie, że nawet jeśli się jakaś dziewczyna do niego uśmiechnęła, to odwracał wzrok, żeby w ogóle nic. I ja mu wtedy mówiłam, słuchaj, ale przecież się uśmiechnij, no nic z tego dalej nie wyjdzie. Przecież tylko się uśmiechniecie do siebie. I ona się poczuje fajnie, że się fajny chłopak do niej uśmiechnął, ty się poczujesz fajnie i będą mieli emocje i tyle. Przecież to nie jest zdrada. No, wiesz, dla ciebie może to nie jest zdrada, ale zapewne znajdą się takie osoby, dla których to już będzie
Przekroczenie pewnej granicy, albo się poczują urażone, albo się poczują zagrożone, albo poczują, że to jest zdrada już najzwyczajniej w świecie. Tak, ale to były granice mojego męża. Twój mąż zmienił troszeczkę swoje zachowanie? W sensie pozwolił sobie jednak na jakieś pokazanie emocji, czy sympatii, czy zainteresowania innym kobietom? Dał sobie na to przestrzeń. Po prostu mu powiedziałam, że dla mnie ta granica jest trochę szersza i że może po prostu nawet sobie porozmawiać z taką kobietą, jeśli ona wyraża zainteresowanie. Dopóki się z nią nie umówi, nie ucieknie, to przecież się nic nie dzieje. No, sama to też lubiłam. Tak jak wspominałam, byłam flirciarką. To są takie fajne emocje. No, flirt jest taki pozytywny. Nie musi z tego nic wyjść. A poza tym zawsze jak właśnie patrzyłam, jak tam raz moją koleżanką rozmawiał i ona zaczęła poprawiać włosy. Czyli pokazała też zainteresowanie w drugą stronę. Tak. No to takie potwierdzenie atrakcyjności mojego partnera w oczach innej jest... Zawsze było dla mnie takie nobilitujące. Do klubu swingerskiego nie poszliście. Mieliście wspólne, rozumiem, wspólne konto na zbiorniku jako para. Tak. Czy dalej na tym zbiorniku później szukaliście osób do swingu? No to poczekaj, wybiegasz po linii trochę w przyszłość. Na razie z tego, co pamiętam, co Anna opowiadała, historia skończyła się w momencie pomysłu, żeby spotkać się z jakąś parą i spróbować seksu równoległego. Tak. No więc mamy jeszcze kawałek drogi do tej naprawdę... Do swingu pełnej, faktycznie. Tak, okej, dobrze, to... O tym doświadczeniu nam opowiedz. Więc założyliśmy konto, on założył, pozostawiłam to w jego gestii, jako że jego granice były zawsze węższe, więc chciałam, żeby to on był gotowy, żeby się czuł komfortowo z tym zawsze. I zaczęliśmy przeglądać inne pary. I w międzyczasie napisała do nas taka para, że właśnie też są niedoświadczeni i chcieliby spróbować. Umówiliśmy się. Przyjechali do naszego miasteczka. Spotkaliśmy się najpierw po prostu na drinku w knajpie. Nie wiedzieliśmy nawet, jak wyglądamy, bo nie wysłaliśmy sobie zdjęć. Na zbiorniku rzadko kto pokazuje zdjęcia twarzy, tylko pokazuje się zdjęcia ciał. I przy drinku się fajnie rozmawiało. Ustaliliśmy sobie granice i wtedy padło pytanie, czy w takim razie próbujemy, czy idziemy do apartamentu, czy wszyscy się zgadzają. Ustaliliśmy, kto ma najwyższe te granice, czego nie można. Tamta para na przykład stwierdziła, że nie chcą się całować, ale to w sumie przedstawi się równoległą tego i tak by nie było, tak? Ale ustalaliśmy granice na temat, czy jeżeli się niechcący dotkniemy na łóżku udami, to czy to już jest za dużo, czy jeszcze nie, czy jeśli ktoś niechcący kogoś złapie, to czy to jest okej. Okay? No i to była granica taka ustalona, że to jest okej. Okay. To było jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń moich i męża. Mimo już był wręcz euforyczny po tym spotkaniu. Mnie najbardziej zszokowało, jak bardzo naturalne się to wydawało. Nie pojawił się jakiś taki element wstydu o swoje ciało, nie wiem, no bo to jednak, jeżeli mogę sobie to wyobrazić, no to dwie pary stają nago, tak? Dokładnie naprzeciwko siebie. No i w sumie w naszej kulturze rzadko mamy okazję jakby sprawdzać to, jak reagujemy na nagie osoby poza tymi najbliższymi osobami, tak, w związku. Jak to wyglądało? Ja się czułam dobrze, gdyż żona tamtej parze była też była matką, też po prostu miała normalne ciało. Ma
idealne ciało, czyli nie takie kobiety, które już Instagrama, tak, idealne z okładki, tak? Bez rozstępu. Do którego po prostu jesteśmy wizualnie przez media przyzwyczajani. Tak, byłyśmy inne, miałyśmy inną budowę, ale czułam, że po prostu nie musimy siebie porównywać tak, czy po prostu myśmy od razu poczuły się w miarę komfortowo ze sobą. Ale z tego, co później mąż mi mówił, no to on miał większy problem, ponieważ mąż w tamtej parze był bardzo dobrze zakontrowany. Lubił siłownię. A mój mąż, kremista z łuszyszkiem. Czyli jakby miał kłopot na tej płaszczyźnie po prostu porównania się, tak? Do tamtego... Ale kiedy już się akcja zaczęła, ja miałam wrażenie, że w ogóle przestaliśmy o tym myśleć i bardzo nas to wyzwoliło. To było naprawdę wyzwalające, że no, to ciało, to nikt na to nie patrzy, tylko po prostu liczy się atmosfera, liczy się obień. No. Myślisz, że akceptacja własnego ciała jest jakimś takim czynnikiem potrzebnym, żeby w ogóle mieć związek wykraczający poza monogamię w takiej sferze seksualnej? Myślę, że tak. No słyszę, kobiety są uczone, że sama nasza wartość polega tylko na tym, że jesteśmy ładne i że mamy o siebie dbać, tak? To się wtedy może być oglądał za innymi. Jest taka narracja, nie, w kulturze. Więc jeśli się ma poczucie, że się nie akceptuje, to gdzieś tam mogło się pojawić myśli, że on znajdzie sobie tam inną kochankę, która będzie młodniejsza, sprawniejsza, która nigdy nie rodziła dzieci, więc płaski brzuch albo jędrny biust. No i że może będzie chciał więcej jakby jej. Czyli jak rozumiem, koniec końców udało wam się przełamać te, a przynajmniej mężowi, tak? Ten jakby ten element z porównywaniem się i spędziliście, tak jak powiedziałaś, wyzwalające, tak? Znaczy mieliście takie wyzwalające doświadczenie. Czy z tą parą spotkaliście się jeszcze kiedyś? Czy ta znajomość była kontynuowana? Czy może jeszcze jest kontynuowana? Spotkaliśmy się jeszcze raz i przesunęliśmy te granice już dalej. Na następnym spotkaniu wprowadziliśmy już masaż. Czy to był masaż z wymianą parterów? Tak, to był masaż z wymianą parterów, żeby się oswoić z tym, że ktoś inny dotyka. I to już, no byliśmy na to, więc już było troszkę takiego erotycznego nastroju w tym. Też, żeby sprawdzić, tak, jak zareagujemy, czy się nie pojawi ta zazdrość, żeby sprawdzić w każdym momencie, żebyśmy mogli powiedzieć, że stop, że ja nie dam rady, kto jest dla mnie za dużo. Czułaś, że możesz takie stop powiedzieć i wszyscy będą mnie szanować? Tak, no myślę, że to jest podstawa w ogóle takich kontaktów. Granice osoby, która ma je najwyższe, wyznaczają granice do wszystkich, żeby nie było sprzania. Bo to nie o to chodzi, żeby się zmuszać. Żeby to po prostu było konsensualne. Dokładnie. I na tym spotkaniu też zaczęliśmy już po masażu, jak stwierdziliśmy, że jest okej. Okay. Przeszliśmy do wymiany dalszych czułości. I tak się zaczęło. Ale to już wtedy była ta wymiana partnerów? Pełna. Taka pełna? Tak. Już nastąpiła wymiana partnerów pod względem czynności seksualnych, ale bez penetracji jeszcze, że tak powiem. Aha, czyli znowu jakby te małe... metoda małych kroków. Tak, metoda małych kroków. Sprawdza się dla was. Przy okazji ja i ona, my już poszłyśmy dalej, tak, niż z naszymi mężczyznami. Czyli tak wyglądało wasze wejście w swing? Co było dalej? Czy znaleźliście jakąś inną parę? Spotykaliście się z kimś innym? Ten krąg się rozbudował? Tak, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No już jak znaleźliśmy kolejną parę, z którą się spotkaliśmy i też nam zawsze bardzo zależało, żeby to byli fajni ludzie, z którymi się dogadujemy.
I już na takim następnym spotkaniu my już poszliśmy na całość. I zaczęliśmy eksperymentować z różnymi pozycjami, z różnymi konfiguracjami. Były różne doświadczenia, bo trochę tych par było. Czasem się kończyło tylko na tym, że się spotkaliśmy na drinku. Dlaczego? Okazywało się, że mimo, że się fajnie pisało, to niekoniecznie się fajnie rozmawiało. Czy zdarzyło się kiedyś tak, żeby nie wiem, po prostu fizy z tych partnerów był nieodpowiedni? No bo skoro mówiłaś wcześniej, że jednak na zbiorniku raczej nie widzi się twarzy, tak? Że jakby na tym portalu raczej no, są ciała niż twarze. Czy na przykład na tej płaszczyźnie coś kiedyś było tak, że jednak, wiesz, no nie wiem, nie zaiskrzyło, tak? Między partnerami? Możliwe, aczkolwiek jedyna taka sytuacja to była ta, znaczy no w naszym wypadku, kiedy spotkaliśmy się na drinka i po prostu nie fajnie się rozmawiało. Fizis był w porządku. Ja też, mimo że podchodzimy do fizis też jako że no nie mamy dużych wymagań. Bardziej nas zawsze interesowało, żeby z tą osobą też, no żeby te osoby też były fajne, żeby się fajnie rozmawiało. Czyli żeby było o czym porozmawiać przed i było o czym porozmawiać po. Tak, i w przerwach. Żeby się móc też pośmiać, no bo to czysty, mechaniczny seks to nas też nie interesował. Opowiadając o tych waszych pierwszych razach, pierwszych próbach, no, wydaje się, że jest to takie dość no, usłane różami, można by powiedzieć, tak? Czy nie zdarzały się jakieś, nie wiem, kłopoty z dyspozycyjnością partnerów, czy nie wiem... Albo po prostu no, to było niesatysfakcjonujące, bo ktoś nagle stwierdził, że nie da rady i się wycofał w trakcie, albo nawet wszedł. Tak już mówiąc ogólnie o waszych doświadczeniach. A oczywiście, że się zdarzało. Te początki no, wiążą się z dużym stresem, a i wiadomo, po mężczyznach ten stres bardzo dobrze widać, no, powoduje po prostu chwilowe... Brak gotowości? Tak, chwilowy brak gotowości. Jeśli chodzi o mnie, to było mi trudno dojść, ale po prostu no, to też wpływa tak, na to, żeby na osiągnięcie orgazmu. Stres, więc też do tego podchodziłam, że raczej nie muszę dojść, czyli żeby po prostu się dobrze bawić i żeby to sam seks był satysfakcjonujący. Na zbiorniku są normalni ludzie, mają normalne ciała, mają normalne problemy. To nie są aktorzy porno, którzy są zawsze gotowi. Też te pozycje nie są jakieś tam nie wiadomo jak wyrafinowane i też to wszystko jest no... Fajne. Tak. Czyli z tego, co mówisz, nie trzeba mieć ani nie wiadomo jak pięknego ciała, ani nie wiadomo jakich umiejętności, doświadczenia i sprawności seksualnej, ani nie być znawcą Kamasutry, tak? Żeby móc się realizować w sferze seksualnej, eksperymentując poza monogamią. Tak, zgadzam się. Myślę, że to może być cenna informacja dla osób, które by się zastanawiały, a mają jakieś tam kompleksy. A spotkałaś się kiedyś na przykład z jakąś oceną? Czy to w rozmowie online, czy w rozmowie na żywo nawzajem? Jakby poczułaś się oceniana? Albo oczywiście mówię o twoim wyglądzie, czy o umiejętności, czy tam sprawności, tak? Na przykład po takim spotkaniu, tak? Ktoś negatywnie skomentował bądź coś, co zrobiłaś. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Kompletnie. Nikt nie lubi być oceniany i myślę, że jak się człowiek chce w to bawić, to raczej też nie powinien oceniać innych. A jeżeli taka ocena by wstąpiła, to ja na pewno to się już z taką osobą nie spotkałam. Okej, czyli jakby waszym warunkiem czy potrzebą jest po prostu no, akceptacja, tak? I tej pary, i siebie nawzajem w tej całej relacji. A czy zdarzały się takie sytuacje, kiedy granice, czy twoje, czy męża, już w trakcie jakby samego spotkania z parą, były przekroczone? Jak sobie z tym radziliście, jeśli się takie zdarzyły?
Czy zawsze udawało się wszystko omówić wcześniej? I było przygotować? Nam się nie zdarzyło. Ponieważ my zawsze wszystko omawialiśmy wcześniej. Najdrobniejsze szczegóły. Czy możemy zrobić to, tamto? Czy jesteśmy gotowi? Też na przykład na całowanie się też omawialiśmy takie rzeczy. Czy możemy, jeśli jedna osoba wjedzie do łazienki, to czy wtedy należy przerwać, czy nie? No, wszystkie po prostu hipotetyczne sytuacje staraliśmy się zawsze omawiać i nam się nie zdarzyło to, bo to w sumie, mieliśmy tę sytuację źle podczas zapachy. Mąż nagle okazał się bardzo zazdrosny tej innej pary. Mhm. Kiedy my się mieliśmy bardziej taką akcję, dwie kobiety i mój mąż, to nagle wyszedł z pokoju i trochę nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ale się okazało, że no nie jest w stanie tego po prostu przetrwać, że widzi ją z innym. Okej, czy wy się wtedy nim jakoś zaopiekowaliście, czy został z tym sam? Ale no nie, absolutnie przerwaliśmy od razu wszystko. Poszliśmy sprawdzić, co się dzieje i po prostu zaczęliśmy rozmawiać i przygadać. I po prostu się wtedy rozstaliśmy. Czyli jakby ta granica jego została przekroczona. A tak jeszcze a propos granic, bo wróćmy na chwilkę do twojego męża. Mówiłeś, że był bardzo zazdrosny, że tą pierwszą granicę jakoś udało mu się z czasem przełamać. No ale mogę sobie wyobrazić, że jakby w trakcie wchodzenia w no nie wiem, czy bardziej zaawansowane jest dobrym słowem, ale po prostu następne relacje, jakby chyba ta jego granica nie pękła całkowicie naraz, tak? Że nagle stał się bardzo otwarty na wszelkie doświadczenia. Musiał się skonfrontować z twoim jakby obrazem, z innymi partnerami. Tak. To pierwsze takie doświadczenie to była taka pierwsza wymiana. W sumie bardzo się martwiłam, jak on zareaguje. Kiedy to się wydarzyło i patrzyłam mu w oczy cały czas, to zobaczyłam jedynie zachwyt. Czyli spodobało mu się. Tak. Podobało mu się i to rozumiem, bo kiedy ja go zobaczyłam pierwszy raz z inną kobietą, to też mi się niesamowicie spodobało. To było jak jednocześnie uprawiać z nim seks i stanąć obok i obserwować to z zewnątrz. Bardzo się wczułam po prostu w nią i mogłam podziwiać jego i jakie jest jej dobrze. Czyli w sumie pojawił się taki element kompersji, tak? Zamiast zazdrości. Można by tak było powiedzieć. Cieszyłaś się z jego szczęścia tej sytuacji. Tak. I kompersja się pojawiła. Jest jej też. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to się nazywa kompersja. Nie wiedziałeś, że to się nazywa kompersja? Nie. A czy mieliście jakieś ogólnie, to już teraz tak zapytam w szerszym kontekście, źródła wiedzy, co zrobić, żeby taki związek funkcjonował, kiedy się go otwiera? Oprócz tego, że czytaliśmy ten blog o sądowaniu i tam było w sumie dużo ciekawych informacji, to później już nie. Później, kiedy już otworzyliśmy ten związek na relacje celowe, to działaliśmy już po omacku. Co żałuję, bo myślę, że popełniliśmy kilka błędów takich początkującego. Jakie to były błędy? Czasem niedogadanie, czasem właśnie niedoprecyzowanie terminów, czyli zakładaliśmy, że rozumiemy pewne rzeczy, są tak samo. Zwykłe spóźnienie podczas pierwszego razu, kiedy mój mąż wybrał się na randkę. Nagle poczułam zazdrość i moja wyobraźnia zaczęła pracować. Tak? I przestałam w sumie się cieszyć i być podekscytowana tym, co on robi, gdzie jest i w ogóle to zaczęłam czuć się w pewien sposób pominięta. Zaczęłam się zastanawiać, czy za bardzo mu się spodobało, że zapomniało mnie, że zapomniał, że się ze mną mówił. To było ciężkie. A jak bo mówisz, że jakby poszliście z mężem dalej, czyli ze swingu zdecydowaliście się na otwarcie związku też na relacje solowe, tak jak powiedziałaś.
Dlaczego? Jak wyglądało to przejście? Swin bardzo nam się spodobał, ale okazał się bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Tak więc zgranie czterech osób w jednym miejscu, które to zazwyczaj mają dzieci, obowiązki, nianie, apartamenty. Pewnie jakieś wyjazdy, tak? Wyjazdy, tak. Okej, czyli logistyka okazała się dość, dość trudna, tak? Proza życia. Jak już wspominałam w innych odcinkach, czas, logistyka, konieczność godzenia różnych obowiązków, to jest powód, dla którego ludzie wręcz rezygnują w ogóle czasami z tej niemonogamii, no bo to są po prostu praktyczne przeszkody. Jasne. U was rozumiem, że był to powód, żeby zrezygnować z pewnego typu niemonogamii, czyli ze swingu tylko na rzecz otwarcia związku na takie solowe relacje. To, o czym mówiłaś, że twój mąż wrócił później niż powinien, to była pierwsza jego... Randka na zewnątrz? Była pierwsza jego randka, taka solowa? Tak. Jeszcze okazało, że no nie wszystko do końca sobie tak naprawdę omówiliśmy. Może też nie byłam do końca świadoma, że bardzo ważne jest dla mnie to trzymanie się tych godzin, żeby czuć pierwsze jest swoje do czyli niego. Że jesteś dla niego najważniejsza, tak. Że jesteś pierwsza, tak? Tak. Nie. Ale... Nie. Mówiłaś, że to była jego pierwsza randka, ale to była pierwsza randka w ogóle, spotkanie się z inną kobietą poza tobą, czy pierwszy raz, kiedy to spotkanie zakończyło się ich zbliżeniem? Tak, to była pierwsza randka zakończona zbliżeniem, bo wcześniej był na takim spotkaniu zapoznawczym. Jak tutaj twoje emocje? To nie wzbudziło aż tak dużych? Nie. Spotkanie zapoznawcze to było bardzo ekscytujące. Ja zresztą wtedy zostałam w domu z dziećmi, więc jest mnóstwo roboty i nie ma czasu myśleć. No tak. A kiedy wrócił, to po prostu opowiedział mi wszystko i to było bardzo podniecające. Tej zazdrości wtedy nie odczuwałam. A jak poradziliście sobie koniec końców z tym spóźnieniem i z tym, jakie wygenerowało to negatywne emocje? Uznałaś to za zdradę pewnego rodzaju, czy to nie było aż tak ostro powiedziane? Nie uznałam tego za zdradę. Raczej jako przekroczenie troszeczkę granic, jako wyjście poza naszą umowę. Ale dzięki temu mogliśmy ją tylko bardziej doprecyzować, tak? Omówiliśmy sobie to i pół w porządku. Przynajmniej wiedzieliśmy, czego oczekujemy, tak? Ja sobie uświadomiłam, że ja potrzebuję informacji, co się dzieje, gdzie jest, żeby czasem pisał, żeby to nie było, że wychodzi i milczy. Potrzebowałam takiego feedbacku, tak, że pamiętał mnie. To mi się nasunęło coś takiego, nie? No bo jest już ta godzina, w której miał być, nie ma go. Nie przyszło ci do głowy, że to ja zadzwonię, zapytam, gdzie jest, albo powiem, wraca już, bo przecież się umawialiśmy jakoś. Tak, i zadzwoniłam. Mhm. I wrócił dlatego, że zadzwoniłaś. I powiedział, że mówię, tu jeszcze sobie gadamy, jakby się fajnie rozmawia, ale jeszcze zostanę. No i się z tym już bywałam. A koniec końców, ile się spóźnił? Jakieś 45 minut. Ale on wrócił, bo widział, że ty się zdenerwowałaś, czy ty się zdenerwowałaś, ale mimo wszystko... Nie pokazałaś tego i pozwoliłaś mu zostać... Nie powiedziałam mu, że
potrzebuję, żeby już praca, że chcę, żeby brać. I to też jest okej, okay, żeby powiedzieć, żeby z randki wrócić? No myślę, że tak. Niezależnie od tego, który to jest etap tej randki, tak? Tak, myślę, że no, podstawą jest to, że w każdym momencie druga osoba może się wycofać, powiedzieć, że nie daje sobie rady. I myślę, że odpowiedzialny partner, który naprawdę tą osobę kocha i szanuje, absolutnie no, stawia wtedy jej potrzeby na pierwszym planie, żegna się i no, wraca do niej. Tak? Inaczej byłoby to pewne wymuszenie, tak sobie myślę jednak. Czyli po tej pierwszej randce twojego męża, zakończonej zbliżeniem fizycznym, miałaś dodatkowe takie informacje dla siebie, czego ty potrzebujesz i co by jeszcze należało wdrożyć do tego związku, żeby na pewno, żebyś i ty, i twój mąż, żebyście się czuli komfortowo. Rozumiem, że teraz ten związek otwarty jest w dalszym ciągu z elementami swingu. Tak. Z elementami jeszcze czegoś? W tym momencie staramy, znaczy mamy relacje na zewnątrz. Są to relacje przyjacielskie, więc nie są stricte seksualne, ponieważ ja znam jakby przyjaciółkę mojego męża. Lubimy się, spotykamy się. Ona często przychodzi do nas do domu, wychodzą razem z moim mężem i z naszymi dziećmi na spacer. Czyli jest element taki, że ta dodatkowa partnerka ma jakiś kontakt z waszymi dziećmi. Jak ona jest przedstawiana, że kto to jest? Ale że jest po prostu naszą przyjaciółką. No to tutaj chyba nie może nam się nie nasunąć takie pytanie, bo czy wy macie zamiar powiedzieć swoim dzieciom o związku, w którym jesteście? Jeśli tak, to kiedy? I jest to coś, na co na pewno nasze dzieci są jeszcze za małe, żeby zrozumieć i żeby tak naprawdę je interesowało. Myślę, że po prostu nie jest to potrzebne. Tak jak wcześniej przychodzili do nas znajomi, przyjaciele, tak czasami teraz przychodzą do nas też znajomi i przyjaciele. A że czasami ja na przykład wychodzę do męża, przychodzi wtedy jego przyjaciółka, i zostają z dziećmi i później je razem kładą i razem spędzają czas, to nie widzę, że tutaj, żeby one, no nie wiem, widziały, co się święci, tak. Dzieci widzą wasze osoby partnerskie no w takich jakby naturalnych relacjach, które byłyby właściwe dla przyjaciół. Dobrze to zrozumiałem? Tak. Okej. I jak na to reagują? No, nasze dzieci, mówią one, znaczy ogólnie myślę, że im więcej osób, przyjaciół jest w domu, tym łatwiej dzieci wychowywać niż tylko te osoby. Wtedy, kiedy ja wyjeżdżam do pracy czasem na kilka dni, wiem, że mojemu mężowi nie będzie tak ciężko zostać z dziećmi i będzie miał wsparcie po prostu swojej przyjaciółce. Myślę, że to jest więcej niż gdyby po prostu miał zwykłego przyjaciela, bo zwykły przyjaciel, czy też przyjaciółka, oni mają jakby swoje życie. Ciężej jest poprosić takie osoby o pomoc. Taka osoba jest już częścią naszego życia, więc i ona też czuje się częścią. Czyli taka relacja, która jest rozbudowana w tej sytuacji, o ten element seksualny zbliża ludzi bardziej, tak? Do siebie jakby w sensie emocjonalnym. Moglibyśmy wysnuć tego taki wniosek, taką obserwację z tego, co mówisz? Odkąd zaczęliśmy jej swingować i później otworzyliśmy związek. Mamy o wiele więcej przyjaciół i czujemy się mniej samotni, przytłoczeni rzeczywistością. Więcej ludzi nas odwiedza, tak jak wcześniej, tak często nas nie odwiedzali. Ciężko było się spotkać z przyjaciółmi. Tak teraz się odwiedzamy, jest jakby taki dodatkowy motywator, żeby się odwiedzać. I dzięki temu
jest przej po prostu. To jest pewna korzyść. Możesz jeszcze jakieś w takim razie przy okazji inne korzyści, które widzisz z tego niemonogamicznego związku wymienić? Najbardziej podstawowa, jaka mi się nasuwa, to to, że nasze życie seksualne zyskało dodatkowego pieprzu, zdecydowanie. Czyli teraz jesteś bardziej usatysfakcjonowana ze swojego życia seksualnego, czy tak samo, czy tego się nie da porównać? Ciężko to porównać. Zawsze byłam bardzo usatysfakcjonowana ze swojego życia seksualnego. A teraz jest po prostu inne. Jest bardziej rozbudowane. Takie nowości wprowadzają dużo ciekawych, nowych elementów również do naszej sypialni. Lubię o tym opowiadać, dzielić się tym. A taka ogólna satysfakcja ze związku? Gdybyś mogła powiedzieć, na ile jesteś ogólnie zadowolona teraz ze swojego związku z mężem, porównując do tego, jak było jeszcze w czasach monogami. Zmieniła się? Nie zmieniła się? Myślę, że jednak się zmieniła. Poziom komunikacji, do jakiej musieliśmy dojść, jest o wiele wyższe, co też ogólnie wpłynęło na to, że łatwiej nam mówić o uczuciach, o emocjach, rozmawiać ze sobą, ale też na takie codzienne tematy. To po prostu, kiedy już potrafimy tak szczerze rozmawiać o sferze seksualnej, to już jedna rozmowa nie jest straszna o skarpetkach na podłodze. No, przecież kto zmywa naczynia? No, musieliśmy się nauczyć też komunikacji, która wyraża emocje nasze, a jednocześnie, która nie ocenia partnera i nie obarcza go tym naszym stanem. Myślę, że to jest dosyć trudne. No, ale to ogromny benefit. Pewien taki styl komunikacji. Znaczy to jest coś takiego. Znaczy jeśli się przez to przejdzie, jeśli się tego nauczy, to wtedy jest to benefit. Znaczy, tak? Chodzi mi o to, że ta taka komunikacja bardzo bieżąca, bardzo świadoma, bardzo, tak jak powiedziałaś, nieobciążająca, nieoceniająca, nienarzucająca partnerowi, ale z drugiej strony mówiąca: szanuj moją autonomię i szanuj moje potrzeby tu i teraz. To jest jedna z takich rzeczy, którą ja myślę, wiele związków mogłoby się bo od osób w konsensualnej niemonogamii nauczyć, wzorować i w niektórych tekstach naukowych też spotkałam się z takim poglądem. Więc jest to moja opinia, ale nie tylko moja. Z tego względu, że ten problem z komunikacją jest dosyć częsty. No a tutaj go po prostu... Chyba bez postawienia tej komunikacji na takim poziomie, no prawdopodobnie takie życie jest bardzo trudne, albo nawet... No ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Znaczy, zapewne mogłoby się coś takiego wydarzyć, ale nie sądzę, żeby to zadziałało, że twój mąż idzie na randkę solo i pyta się u ciebie, no to na co mogę sobie pozwolić, na co nie mogę, a ty mówisz: domyśl się. To teraz proszę... Jak to? Proszę, to nie wiesz? To nie znasz mnie? No przecież tyle lat jesteśmy razem, więc już powinieneś wiedzieć, tak? Wiem, że może to jest tak trochę komiczne, no ale... No tak. Ciężko to sobie wyobrazić. Tak, okej. Aczkolwiek muszę też powiedzieć, że no, nie zawsze ta komunikacja działa. Czasami naprawdę ciężko jest, kiedy samemu pewnych rzeczy sobie nie uświadamiamy. Kiedy się nagle okazuje, że mąż mi coś opowiadał i nagle poczułam, że o nie, absolutnie tutaj moja granica została przekroczona. Nie byłam nawet świadoma tego wcześniej, że ta granica może tu zostać przekroczona i że ja mam z tym problem. No i to było wyzwanie. Nagle sobie uświadomiłam, że o, tu mam granicę. Tutaj jest coś, co naprawdę nie chcę, żebyś robił. A on mi mówi: ale ja już to zrobiłem. I to już się zadziało, to się już nie da po prostu odkręcić. No najpierw po prostu musiałam to przeżyć. Ale nie byłaś z tym sama?
tylko razem z nim, rozumiem. Tak. Starał się ciebie jakoś wesprzeć, tak? Czy... Tak, absolutnie nie zostawił mnie na chwilę samej. Ale mimo, że bardzo to przeżywam. No i to jest jedna z rzeczy, która no, jest wyzwaniem. Tak. A jakieś jeszcze inne wyzwania widzisz? Czasami są rzeczy, które zakładamy, że inna osoba myśli tak samo, rozumie pojęcia. Ma też szklaną kulę i tam wszystko widzi. Tak, więc no, lepiej nie zakładać, lepiej sobie, to bym taką radę dała, lepiej sobie przedyskutować wszelkie możliwe pojęcia, jakie występują w internecie. Czy rozumiemy je tak samo? Jaki przykład takich pojęć? Przykład ONS, to jest one night stand. Kiedy ja myślałam, uważałam, że to jest jednorazowa przygoda, ale... Czy jednorazowa, w sensie już nigdy więcej z tą osobą się nie spotykamy. To się okazało, że mąż rozumiał to troszkę inaczej. Czyli? Że ona jest nieważna. I że nie musi mnie jakby informować, że coś takiego się zadzieje. No to chyba duże przekroczenie jakichś granic swoich było. Tak, no to... To mnie zaskoczyło, gdyż myślałam, że jest, no właśnie założyłam sobie, nie przedyskutowaliśmy tego, aczkolwiek ja sobie założyłam, bo zawsze tak było, że o wszystkim sobie dyskutujemy i o wszystkim się informujemy, a nagle on mi o czymś mówi po fakcie i ja jestem w szoku, że no jak to, że się nie spytałeś, czy możesz, no bo to tylko ONS, no i to szło po prostu, że no nie przedyskutowaliśmy tego. Mhm. Rozumiem. A czy ktoś z twojej, bądź z jego rodziny, czy bliskich takich znajomych wie, w jakim związku jesteście? Czy jakiś coming out częściowy chociaż był u was? Ach, zaczęliśmy od znajomych, bliskich. Mhm. Głównie po to, bo bardzo chcieliśmy się spotkać z jedną parą Gdańsku, a nie mieliśmy z kim zostawić. No, niania nam się wysypała, więc musieliśmy z kim zostawić nasze dzieci i chcieliśmy ich poprosić. No, ale się spytali, o co chodzi, czemu nie chcecie nam jechać jak wariaci. Więc ich powiedzieliśmy i byliśmy zaskoczeni bardzo. Oni to miło, entuzjastycznie, akceptująco przyjęli. Mimo, że sami są monogamiczni, powiedzieli, że oni nigdy nawet o tym nie myśleli. Stwierdzili, że to fajne i żebyśmy czasem coś opowiedzieli, to, bo to jest po prostu ciekawe. Czyli przynajmniej na poziomie poznawczym, myślowym mogą w czymś takim chwilę pobyć w waszych opowieści, a jeśli chodzi o zachowania, to już niekoniecznie. No kto wie, wiesz, jeżeli spodoba im się to dalej, może będą chcieli sami spróbować. Być może, może to są takie elementy oswajania, no ale już tam zostawmy ich życie, ich decyzjom. Z rodziny ktoś? Tak, pije moja mama. Nie wiem, nie pamiętam, w jaki sposób to wyszło, że jej powiedzieliśmy. Ale co ciekawe, okazało się, że ona ma podobne doświadczenia z młodości. Więc jak to mówią, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ale ty nie wiedziałaś o tym. Nie. Nie miałaś okazji tego zaobserwować. Nie, podejrzewałam. Bo powiedzam, że jako dziecko jeździliśmy do ich znajomych. Ja się bawiłam z ich dziećmi i później chodziliśmy spać, a dorośli oglądali razem filmy. I tyle. I tak po prostu często się do nich jeździliśmy, no to by się skończyło to jeżdżenie. Ale no, okazało się, że to on by nie... Więc mieliśmy no, ciekawą rozmowę, odpiliśmy. I mama była też tak jakby była, poczuła się, ulgę poczuła. Czy może czy z kimś o tym porozmawiać? To też taki sekret bardzo intymny. Spotkałaś się z negatywną oceną swojej osoby jako kobiety w czymś takim? Tak. Z czyich ust to padło? Z ust osoby poznanej na portalu posturantkowym. Zaczęłam z tą osobą pisać. Rozmawialiśmy o rzeczach, również o terapii. I kiedy przyznałam się, że żyję w takim związku,
dowiedziałam się, że mój terapeuta musiał w takim razie być jakimś obstetrylem, bo że się pozwolił. Nie puścił się z terapii. Tak, z takim, z tego patologią. Z niemonogamią. A na terapii był poruszany wątek twojego związku? Bo akurat nie, no ale to tak, po prostu to taki cytat, znaczy takie stwierdzenie usłyszałam. Terapia nie dotyczyła moim niemonogamii. Nie jestem, przecież można iść na terapię z różnych względów. Jedna była tylko taka sytuacja tej oceny? Nie. Bardzo często jest, kiedy o tym mówię, to bardzo często jestem oceniana jako po prostu łatwa kobieta. Rozwiązła, tak? Tak. I nagle nie rozmawiamy niczym, o niczym innym, tylko się umawiamy, nie wiem, na godzinę. Tylko na to, bo od razu zakładają, że mi tylko o to chodzi i na tym zależy. Często się spotykam z opinią, że o to w takim razie masz mnie niezadowala, albo to po co z nim jesteś. Czas tak, to poszukaj sobie takiego, który będzie odpowiadał ci we wszystkie potrzeby. Tak, bo wtedy na pewno już nie będziesz szukać się na zewnątrz, albo że na pewno z nim nie sypiam i pewnie do kredytu z nim jestem, albo że jest impotentem moim. Nie. A macie kredyt? No oczywiście, że mamy. Jeżeli kto nie ma, będzie się jeszcze chciała za kredytu, ale to nie jest powód. Tak. A spotkałaś się z czymś takim, że to ty na pewno chcesz zdradzać, a tylko tak udajesz, że on wie? Tak naprawdę to o zdradę chodzi? Że tak jakby ktoś nie wierzył. Nie tak? Wierzył, że można się umówić otwarcie. Tak, też mi się zdarzały takie rozmowy, takie zarzuty. I nawet starałam się tłumaczyć, że tak nie jest. I że to wcale nie jest tak, że no, szukam kogoś na zewnątrz, bo mnie mąż nie zaspokaja. Mówiłam, że mąż jest wspaniały, kocham go i mamy święte życie seksualne. No to co tu robisz na tym? Zdjęli dzików. No właśnie. I wtedy się rozmowa zazwyczaj kończyła. Aha. Czyli ucinałaś tego typu? Nie. No, oni ucinali. Mężczyźni ucinali. Oni ucinali. Nie akceptowali jakby tej twojej otwartości? Tak? Myślę, że nie mieściło im się to w głowie. Dobrze, a mężczyźni? A kobiety? A kobiety zazwyczaj reagowały dużym zainteresowaniem i bardzo dużo zadawały pytań. I były pod wrażeniem bardzo często. Czyli raczej pozytywne reakcje ze strony... Pozytywne reakcje. Ze strony kobiet. A tutaj dużo dałaś takich różnych przykładów strategii, które można zastosować, żeby taki związek zadziałał. Co twoim zdaniem jest najważniejsze? Żeby taki związek, który się otwiera w sferze seksualnej, był satysfakcjonujący, żeby to zadziałało, żeby osoby, które w to wchodzą, czuły się komfortowo. Z twojego doświadczenia, co jest najważniejsze? Myślę, że podstawą do otwarcia związku jest miłość, akceptacja i szacunek do siebie nawzajem. To jest taka absolutna podstawa, bo jeżeli ten szacunek jest i miłość jest, to nie będzie żadnego przymuszania. Wtedy będziemy słuchać siebie nawzajem, czy nie idziemy za szybko. To będziemy się po prostu starali dbać o tą drugą osobę emocjonalnie, żeby razem to dość trudny proces przejść. Czyli to po prostu wtedy będzie miało szansę być konsensualne, tak? Tak. Czy etyczne? Jeżeli jest szacunek i jest ta komunikacja, no to myślę, że wiele można. Dodałabym do tego jeszcze symetrię. A w jakim sensie? W takim sensie, że w pewnym momencie w naszym związku, kiedy mój mąż, który ma o wiele większą łatwość w nawiązywaniu tych relacji, miał tych relacji jakby więcej na zewnątrz. A ja odnosiłam wtedy się jakby porażkę za porażką. Nie zbudowałam jeszcze ani jednej. A on już jakby miał dwie, a już kręcił z trzecią. Po prostu poczułam się zostawiona w tyle, że on ma więcej, a ja nie mam. Jest tutaj, tej symetrii zabrakło, tak? Tutaj bym radziła
też na to zważać, tak, żeby czekać na tą drugą osobę, żeby sobie nie wrzucać za dużo na głowę, żeby za szybko to nie szło. Tak. No ja miałam tylko jego, więc poczułam, że mam mniej czasu, jest mi poświęcany, tak? A no tak, bo jest inny podział czasu na kilka osób. A nikt inny mi go nie dawał w to miejsce. Nie dawał tego zainteresowania w to miejsce, więc no, zadziała się ta asymetria i dlatego myślę, że to jest ważne. Jeżeli ja miałam randkę, to teraz ty i tak na zmianę, żeby nie było tak, że ktoś trzy razy pod rząd, a ta druga osoba siedzi w domu z dziećmi i ani razu. Można się poczuć rzeczywiście pominiętym w pewien sposób, tak. czy niezaopiekowanym. Tak więc taka symetria jest ważna. Ja myślę, że ta umowa granic i zasad, w jakich funkcjonują osoby w niemonogamii, o której mówiliśmy w pierwszym odcinku o typach etycznej niemonogamii, do którego znajdziecie link, jeśli jeszcze go nie widzieliście, to myślę, że u Ani i jej męża jest dosyć już długa. Tam jest wiele różnych aneksów, wiele różnych punktów. Jestem ciekawy. I są bardzo wyraźne podpisy obu osób pod tym. Jestem ciekawy, czy są elementy drobnym druczkiem. To są te pewnie jeszcze nieodkryte, nieuświadomione. Okay. Znaczy jakby jest jeszcze trochę pustej kartki na dopisywanie kolejnych elementów, tak? Albo jakieś zaparsowe kartki na aneksy. Jeszcze. Na pewno. Że sytuacja jest rozwojowa. Ostatnio też zaczęliśmy nawet rozmowy o ewentualnych związkach romantycznych, co na razie no, mnie jeszcze trochę przeraża. Ale zaczęliśmy po prostu dyskusję na ten temat, tak? Co by było, gdyby, że to zdrowo jest rozmawiać, co by było, gdyby zanim coś się tak zdarzy. No właśnie, a nie już jak się zadziało. Tak. Wychodzi, że jak zwykle komunikacja, jeszcze raz komunikacja, że ona pozwala na ustalenie granic, spisanie tej umowy, wracając do twojego żartu, ale myślę, że to jest dość dobry... Wiesz, no w artykułach naukowych spotkasz się po prostu z takim określeniem, że ustalają umowę. Agreement to jest słowo, to jak sobie to przetłumaczymy na język polski? Tak, no tak. Pewną umowę mają między sobą. Jasne. No tylko ta zdrowa komunikacja pozwala na zbudowanie czegoś takiego, a myślę, że zgodzicie się ze mną obie, że prawdopodobnie, albo nawet na pewno jest to również podstawa jakiejkolwiek relacji, czy monogamicznej, czy niemonogamicznej między partnerami, między osobami partnerskimi, żeby po prostu wiedzieć o sobie dużo i dzięki temu się móc nie ranić. Oczywiście, że tak. No niemniej osoby będące etycznymi monogami mają o wiele wyższą świadomość tego, że ta komunikacja i samoświadomość jest potrzebna, żeby taki związek zadziałał. Więc to nie jest tak, że u nich tylko to jest potrzebne. Po prostu te osoby mają wyższą świadomość znaczenia takich czynników dla dobrostanu w związku. No cóż, dziękujemy ci, Anno, że podzieliłaś się z nami swoją historią. Jest bardzo ciekawa. Myślę, że nasi widzowie mogą wyciągnąć z niej jakieś informacje dla siebie. O czym nam koniecznie napiszcie? Właśnie, sekcja komentarzy jest dla was. Jeśli również funkcjonujecie w tego typu relacjach, napiszcie w komentarzach, jak wasze wejście w otwarcie związku wyglądało, czy też stosowaliście tą metodę małych kroków, czy raczej był to skok na głęboką wodę. Może jak wasz związek przejdzie na jakiś następny, inny etap, zajmijcie się tu razem i opowiecie nam też i naszym widzom o waszych doświadczeniach, a dziękujemy za to, co powiedziałaś nam dzisiaj. I cóż, żegnamy się z wami. Oczywiście zapraszamy was na nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. A na dzisiaj to wszystko, co do was przygotowaliśmy. Żegna się z wami Paulina i Adam. I Ania. Do zobaczenia w następnych odcinkach.